dzisiejszym odcinku zaczynamy nową serię, która będzie polegała na tym, że będziemy musieli odgadnąć, które duo wygra mecz. Będziemy oczywiście rywalizować z Eweliną. Ewelina wybierze swoje duo, ja wybiorę swoje duo. I kto z nas wygra, zdecyduje właśnie, które duo będzie bliżej zwycięstwa. Jeśli nasze duo odpadnie w trakcie meczu, będziemy mogli jeszcze zmienić decyzję, ale zostanie przyznany jeden punkt przeciwnikowi. Kto z nas wygra, oglądajcie do samego końca. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, my już jesteśmy w busie. No i ja wybieram sobie lokację po prostu, z której spadnę. Także Ewela, możemy lecieć na kamień. W sumie zlecimy stamtąd i słuchajcie, będziemy dzisiaj obserwować duo graczy i obstawiać, kto wygra. Ja będę wybierała swoją dwójkę, Rafał będzie wybierał swoją dwójkę. Kto będzie bliżej wygranej, ten oczywiście wygrywa cały odcinek. Dobra, ja już spadam z wysokości, ty nogę złamałem. Ewela, dawaj, spadaj na dół. I słuchajcie, my dzisiaj rywalizujemy między sobą, także Ewela, powodzenia ci życzę, oczywiście, żebyś przegrała. Aha! Pozdro, Rafał, dobry. I w ogóle musimy też ustalić, Rafał, do kiedy mamy czas. W odcinkach, gdzie ja zgaduję, którym skinem Rafał jest, to do top 10. Myślę tutaj, że trzeba zrobić, żeby było ciężej i więcej osób musi zostać. Czyli musimy zrobić do top 20, musimy obstawić, kto wygra. Kto będzie bliżej, no to nie wykonuje kary. Ewela, jaką karę właśnie? Jaką karę zrobimy, jak przegrasz? Może zróbmy tak, że wszyscy w komentarzach piszą kary, a my właśnie sobie wybierzemy jedną i zrobimy ją na naszym Instagramie. Dobra, także ja obserwuję teraz Ket17 i on tutaj bije jakiegoś bota. Wygląda, powiem wam, wygląda dobrze ten skin. W sensie widać, że jest spocony i on faktycznie może mieć jakieś szanse później. Ja sobie zapamiętam tego skin, chociaż dobra, nie. Nie, żartowałem, widzowie. Jakby co, no to ja już odpuszczam tego gościa. Ja mam tutaj ekipę Mati to Mati, także mamy tutaj Polaka i w ogóle ten skin jest bardzo ładny. Jakby był w top model, to by normalnie chyba go wygrał. I na razie, no co ja mogę powiedzieć, zbierają sobie na razie bronię tutaj na początku. Możemy sobie zrobić takie ogólne rozeznanie, ale później się okaże dopiero w trakcie gry to, jak gra. Ja mam teraz tutaj Kuno i Kuno gra z papugą i oni bardzo blisko siebie się trzymają. Widać, że oboje grają na PlayStation, także widzę, to mogą być dzisiaj osoby, które mogą to wygrać, więc ja sobie tą dwójkę zapamiętam. I to mamy tak, anonimowego i anonimowego, czyli Papuga i Kuno, muszę tak to zapamiętać. Ja akurat też ich teraz obserwuję, także mogłabym tutaj odgapić się od Rafała, ale nie. Na razie tutaj ja robię sobie takie ogólne rozeznanie i dopiero później będę decydowała. Chociaż poczekam tę chwilę, bo widzę, że może będą walczyć, więc zobaczę, czy dobrze im to pójdzie. Ja teraz obserwuję właśnie Mati to Mati, także oni również mogą być faworytami. Polacy dobrze grają w Fortnite'a. Zaraz zobaczymy, mamy tutaj podjazd, mamy tutaj zapalone. A ładny skin, co nie? No ogółem fajne te skinki mają. 48 osób... Ej, już 48 osób zostało. To mi się wydaje, że jednak to zrobimy do top 10, Ewela, bo oni się tutaj szybko wybijają, za szybko. No to zróbmy, tak? Po prostu na końcu się okaże, kto miał rację. I mam nadzieję, że nie obstawimy tej samej dwójki, bo może też tak być, że obstawimy tą samą dwójkę i będzie remis wtedy. To zróbmy tak, że ta osoba, która pierwsza obstawi daną dwójkę, no to już ta druga osoba tego zrobić nie może. Ja tutaj mam Matiego i właśnie Slezi L2, czyli być może, no L2 to też świadczy, że mogą wygrać. Oni tutaj pokonali co dopiero jedną osobę i chyba mają jeszcze kogoś na ekranie. O, właśnie biją się tam. Pamiętajmy o tym, że w Fortnite jest wszystko możliwe i to jeszcze w dwójkach, gdzie można się odradzać. Może ktoś cię podjechać na plecy i możesz być faworytem, wygrywać, a później ups, ale jak Rafał powiedział, kto pierwszy, ten lepszy, więc trzeba później na końcu szybko podejmować decyzję, bo jak będzie ktoś, kto będzie miał full matsów, super bronię, a na przykład osoby, które mają 0 killi, 0 broni i 0 maców, to wiadomo, że one przegrają. Dobra, ja zmieniam teraz zawodników, ale ich też trzeba zapamiętać. Zobaczmy, kogo my tutaj mamy. I mamy tutaj, tak, ma gościu 100 HP. A to są chyba boty? Chociaż, ej, bardzo dziwnie to wyglądało przez chwilę. Ja mam gościa, który miał 69 HP przed chwilką. Enrico, jego gość tutaj padł. On też nie ma za bardzo potki, także wydaje mi się, że to już za chwilkę ich gierka się skończy. Ale jak wygra ten mecz on sam solo, to mnie mega zaskoczy. Ja tak jak mówiłem, co dopiero mam tutaj gościa, który jest botem. W sensie ma dosłownie takie same ruchy jak bot. Zobaczcie, nawet nie podnosi amunicji, więc no, ja na pewno ich nie będę obstawiał, więc zmieńmy jeszcze zawodnika. To jest tak jakby duo tego gościa. I zobaczmy, mamy tutaj hehehehe 73 i wydaje mi się, że to może być mocny zawodnik, chociaż ma 30 HP.
O właśnie. Ja teraz obserwuję teammate'a Mati to Mati i w ogóle coś tu... O, będzie strzał? Padnie? Oni tutaj chyba kogoś porobili i pierwszy strzał zawsze, w sensie pierwsze osoby moim zdaniem są zawsze takie trafione, więc ja na razie stawiam na nich, bo podobał mi się skin, ich jako pierwszych obserwowałam, więc czuję, że to było po prostu przyciąganie, żebym ja wygrała ten odcinek, więc na razie to są moi faworyci. Ja mam jakiegoś anonimowego, co dopiero porobił tego ziomeczka, którego oglądaliśmy wcześniej i właśnie walczyć będą z Mati to Mati, ale gościu tu nie trafia z tej awupy, ale wydają się mocni ci goście, tak szczerze. My tutaj mamy hashtag to AD57. Okej, okay, w ogóle tutaj się zbagowało, bo tutaj widać nick tej wcześniejszej osoby. On tutaj w ogóle kampi, patrzcie się, płynie sobie. No, na pewno nie wygra tego. Tutaj w ogóle jego kumpel padł, ktoś go samochodem w ogóle odbija, dobra. To w ogóle nie wiem, co tu jest grane. Ej, Piotrek eliminuje właśnie tym samochodem, czyli mamy kolejnych Polaków w grze. Sprawdźmy, spróbujmy trafić na jakichś tutaj. Chociaż czekajcie, bo znowu tutaj mamy anonimowego i mamy John, ma jakiegoś Johnego. Lećmy dalej. Mamy Pirania 82. Pirania 82, która jest z rybą. I szkoda, że nie mogę zobaczyć jego... O, nie mogę zobaczyć jego dubowego partnera. Na razie nie mam pojęcia, kto wygra. Ej, w ogóle patrzcie się, to musi być przyciąganie. Został mi tutaj ten nick. Zbagowało mi się, nie widzę tutaj właśnie ników tych osób, co obserwuję. Dopiero tutaj widzę, tutaj mam jakiegoś anonimowego, gras tutaj z jakimś sekretnym gościem. I to mi się wydaje, że to jest właśnie przyciąganie. Także ja na razie, Rafał, zaklepuję tą różową babeczkę Mati to Mati, że oni wygrają. Także nie możesz już ich obstawić, w razie W, w późniejszym etapie. Czyli jakbyś zmieniła, to ja jeszcze mogę ich obstawić, jak po prostu ich zmienisz. Czyli tak, oni co dopiero z tego, co widziałem, wyeliminowali. Tutaj mamy jakiegoś trzykisa, ale no tym w sensie po samym skinie widać, że no raczej nie oni. Później się pewnie okaże, że oni to wygrają. Mamy Dat Onipa i zobaczmy, co to będzie tutaj. I mamy gościa w strefie, gra z Ketch 17. Z ketchupem mi się to kojarzy. Ja lubię ketchup, więc być może to jest podpowiedź, że to oni właśnie wygrają. A jak będziemy tak obstawiać w dzisiejszym odcinku, to na pewno dobrze obstawimy, że tobie się z ketchupem kojarzy i akurat on wygra. Ale ja teraz obserwuję Piotrka i Skorpiona. Piotrek i ty, jakiś youtuber, ma 194 poziom. Ale w sumie to jest dobra podpowiedź od Eweli, że poziomy też mogą o czymś tam świadczyć, no nie? Tak, że ktoś dużo gra, więc tutaj Piotrek też jest na drugim miejscu u mnie, a nie wiem, tam właśnie Mati to Mati, które oni mieli poziomy. Za chwilkę to sobie sprawdzę. Ej, 24 osoby, Rafał, zostały. No ja ci powiem tyle, że właśnie twoje duo zaczyna ginąć, więc ty chyba sobie jeszcze ich nie zajmuj, tak szczerze, bo oni się teraz tutaj biją i mogą to przegrać. I mamy tutaj Shui i jakiś chiński znaczek na końcu i on się wydaje naprawdę mocny, więc ja na razie najbardziej prawdopodobne jest to, że im się uda, chociaż jego duo partner ma teraz 30 HP. Ej, teraz mam kolejną osobę, która znowu ma 69 HP, także dzisiaj mnie to coś prześladuje. Z kim on tutaj gra? Co chwilę mi się tutaj baguje? Czy tobie się baguje tutaj też w lewym górnym rogu nazwy właśnie graczy? Z kim grają? Nie, ale czasami tak jest po prostu w Fortnite. Dobra, i ty mówisz, żebym sobie jeszcze nie zaklepywała, ale jak wiesz, jeszcze nie musimy obstawić na 100%, i oni zginą, to po prostu zginą. Także ja jeszcze tego nie mówię na 100%, że ci do końca ci, tylko że to są tacy moi faworyci. No to twoi faworyci właśnie zginęli, Ewela, więc szukaj sobie kolejnych faworytów. Ja obstawiam na tą chwilę. Zajmuję sobie tutaj to duo. Dlaczego? Dlatego, że oni mogą to wygrać, chociaż dostali bardzo duży spray, ale jest jak na razie dobrze. 21 osób, mamy jeszcze 10 osób, Ewela, jakby co. Dobra, ja szybko teraz szybciej to zrobię i postaram się przejść tutaj po tych gościach. 83 level, tutaj porobili jakiegoś koronkę sobie tutaj wzięli, są na drzewie, ten ma mało HP, ale skiny mają takie spocone, także może. Mamy potato, czyli mamy tutaj tego, ziemniaka. I ziemniak właśnie tutaj teraz porobi kogoś, uwaga. Czy porobić, czy jak to wygra? O nie, i padł ziemniak. I co teraz? Czyli właśnie ten mój Shui wyeliminował twojego gościa, bo ja tutaj widzę po lewej stronie. Ale jest tutaj jeszcze jedno fajne... Albo i było w... I to patrzy się, kto to zrobi. Ty, to ten gościu zrobił? Chyba ten, no ten ziomeczek, co dopiero się wyłożył. Mieliśmy tam piłkarkę i to były fajne skinki, ale jednak okazało się, że zginę. Więc tutaj ten catch jest w miarę okej, jeśli chcesz. Ej, w ogóle 11 osób. Ja obstawiam Shui, Ewela. A ty? Ej, ty Shui, to o, tutaj on za chwilę padnie przecież. Nie, to jeszcze nie, jeszcze mam czas. Nie, ty już dałeś, Rafał, ty już dałeś. Mogę jeszcze, bo jest 11 osób, Ewela. Szybko! Ja szukam, czy Piotrek jeszcze żyje. Czy
Piotr jeszcze jest? Ja obstawiam tego gościa, bo oni grają w dwójkę. Dat, Onip i Catch17. Czy Ketchup będzie dzisiaj ze mną? Trzymajcie kciuki, żeby tak było. Ej, co ja już muszę obstawić? Ej, ja nie wiem, już za późno, dobra. Dodaję tych wcześniejszych. Dobra, ja Rafał losowe tutaj daję. Nie, no to przejedź sobie jeszcze po wszystkich. Przejedź po wszystkich i podejmij decyzję, jeśli tam ci ktoś zginął akurat i nie możesz ich znaleźć. Nie, dobra, obstawiam. A koło obstawiłeś ty, żebyś nie tego niego samego? Dat, Onip i Catch17. A tego Shui nie obstawiłeś? Nie obstawiłem go jednak, bo on był, no on jest jeden tylko. Dobra, to ja obstawiam tą dwójkę, nie wiem ile tutaj ten drugi ma w ogóle HP. Wierzę w nich, mają ściany, mają macy, mają fajne bronie i mam nadzieję, że wygra. Jakiś pirania jakaś i Mareo Strivi. A to ja tą piranię oglądałem, mamy 9 osób tylko w grze. I teraz tak, jeśli moi zawodnicy wygrają, Ewela robi karę na swoim Instagramie, tutaj macie nasze Instagramy. Za szybko to minęło, ja nie zdążyłam się zastanowić, w tym duo to tak szybko, że wow, teraz będzie końcówka pewnie bardzo długo, ale tam ja nie zdążyłam się zastanowić, kogo mam obstawić i już po. Najgorsze jest to, że moi zaczynają się tutaj bić i liczę na to, że oni nie zginą. A moi są na górce, więc mają high granda, no nie najwyższą górkę, ale widzę, że idą na high granda. Mają dużo fioletowych broni, przynajmniej ten jeden tutaj i jeszcze ma leczenie, ma ściany i ma dużo maców. Zobaczmy, czy tą piranię, wejdźmy na piranię teraz. Wow, ale dostał pompę, no nie! Nie, ale przecież on tak ładnie to teraz zagrał. U mnie ziomeczek tak... Rzuć mu ściany buduj. Nie, nie gincie. Byku, uciekaj. Dobra, widzowie, co tu się dzieje? Dobra, mam nadzieję, że jeszcze to ugra. Ja na piranie jednak nie zmieniam, bo tutaj nie chcę mi przełączyć na tą osobę, tylko na innych. A chcę zobaczyć właśnie tutaj... Chcę po prostu obserwować już tych i będę ich tak wspierać jak Rafał tutaj. Będzie doping. Dobra, Ewela, moi zginęli. I co teraz robimy? Dobra, w takim razie, Rafał, daję ci 10 sekund. W ciągu 10 sekund musisz obstawić jakąś ekipę. 10. Jeszcze jakąś ekipę, czyli jest 9. Jeden punkt dla ciebie. 8. No nie wiem, obstawiam tych, co wyeliminowali moich gości. Czyli Enrico i Andre Nino. Ja ich obserwowałam na początku. Pamiętam, ich 7 osób. Moi są na high grandzie. Rafał, nie schodzą z high granda. Mają fioletowe bronie, przynajmniej ten jeden. Ten drugi, no nie wiem, jak tam u niego sytuacja, ile ma HP i w ogóle, no bo mi się zbagowało. Ale wygląda to dobrze u mnie. Czyli na tą chwilę jest 1-0 dla Eweliny, bo moi goście zostali wyeliminowani. A żeby to jeszcze, wiecie, miało sens do końca, no to ja obstawiam tych, no chyba, że po prostu Ewela się wyłoży, będzie 1-1 i może wtedy uda mi się jeszcze wygrać. Jak to wygrać? Wtedy ja 1-0. 1-0 będzie remis wtedy. Ja czuję, że tutaj wygram. Nie masz co tam, Rafał, kombinować i wymyślać jakiejś strategii, bo ja tutaj wygram to. Dobra, jest 7 osób. Moi grają w dwójkę. Zobaczmy, ile jest drużyn. 4 drużyny są tylko, także no... Jest to do zrobienia. No, a gdzie są twoi? Moi są na high grandzie, a twoi? Moi są w domku drewnianym pod kamieniem. Czyli kampią się. To oni tu idą do nich, tam koło tego dinozaura? No właśnie, tak, właśnie widzę. Kogo ty obstawiłaś? Piranie. Wow, ale ci trafił ten ziomek. Tak, ale to w twojego? Nie, moi są zaraz tutaj blisko i będą walczyć ze sobą. W tym drewnianym nad wodą? Tak, w tym drewnianym nad wodą. To chyba nie poszli. O nie, jejku, uważaj. Dobra, 6 osób, a twoi się kampią, także to źle o nich świadczy, tak ci powiem. A ja tak szczerze, tak... losowo obstawiłam na nich, jak to wygrają, to mam mega farta. Ej, no patrz, co tu się dzieje, moi sobie łowią ryby, no ludzie, czy wy jesteście... Proszę iść do strefy, macie wszystko, a nie będziecie łowić ryby tutaj, panowie. Ej, nie wiem, czy ten gościu spadł, czy ktoś go postrzelił tutaj. Postrzelił, jak to brzmi, jakby to nie wiadomo, co się tutaj działo. Ale nie wiem, czy on dostał od kogoś, czy on spadł z wysokości, bo nie zauważyłam. Ale patrz, mój tutaj przemyślane ściany. Dobra, wierzę w nich, wierzę. Oni tutaj myślą. Podniosą się... Uleczą, będzie dobrze. Aha, czyli oni, ci twoi się podwalili, a w ogóle wiesz, że ten Shui, którego chciałem obstawić, dalej żyje? A wiesz, że ja miałam... O! Miałam takie w głowie, że może go obstawię, ale stwierdziłam, będzie sam, więc... Ciężko mu będzie na dwójki, ale czuję, że też może on to wygrać. Ej, moi dojeżdżają twoich! Dawać Rafała! Ej, dawać ich! Dobrze, mój trafił. Dobra. Szybko. Co jest? Elo! Moich już nie ma, czy mi się wydaje? Nie ma, ale moi tutaj też jest pod bramką. Pod bramką, nie! Padnie za chwilę chyba. Lecz się, sprayem! Przecież on padnie. Co on robi? Patrzcie się, mogłem obstawić po prostu Shui'ego. I on to wygrał! Shui wygrał, a ja w niego nie uwierzyłem, no. Także wbijajcie na nasze Instagramy, bo tam Rafał właśnie wykona swoją karę. Na razie!